które się dowiedziały pokątnie i same przyszły, ale to jest, bardzo za to dziękuję. Jestem w tym wieku, że każda pogadanka może być już ostatnia. W związku z tym chciałem zobaczyć, jak to jest. Ja jestem chrześcijaninem, mnie to nie przeraża. Święty Paweł mówił nawet, prawda, że dla niego to zysk jest, życie jest męczarnią. Otóż zacznę od tego. Wyszła kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, taka książka, która narobiła sporo szumu, Ziemia, statek kosmiczny, Spaceship Earth. I wyjdę od tego obrazu. Jesteśmy załogą i pasażerami wielopokoleniowego statku kosmicznego. To jest w science fiction znany taki pomysł, co jest, ponieważ statek może lecieć kilkaset nawet lat, to ta załoga, która wsiada, ma dzieci, wnuków i oni przejmują jakby kierownictwo statku. Ten statek pędzi przez wszechświat z wielką prędkością. Uczeni fizycy potrafią powiedzieć, z jaką prędkością. Ja się w takie rzeczy nie wdaję, tym bardziej, że oni nie znają punktu startowego i celu. Statek został zaopatrzony w ogromny zapas wody i urządzeń do produkcji tlenu. I woda, i powietrze zostały już poważnie zanieczyszczone. I proces ten postępuje. Gdybyśmy zobaczyli zdjęcia lotnicze, powiedzmy oceanu, tam gdzie jest jakiś wir i gromadzą się śmieci z większej prędkości, niedługo one się zmienią, wpływające wyspy. Wiele mechanizmów już działa jakby wadliwie. Biegun magnetyczny północny zasuwa z prędkością 50 km na rok, zbliżając się w stronę Syberii. Wiele rzeczy jest takich dziwnych. Może to oznaczać, że zbliżamy się do celu albo do katastrofy. Albo statek się rozsypie, albo się przesiądziemy na inny statek, który jest dla nas przygotowany i gdzieś tam czeka, albo po prostu dobijamy do celu i wyjdziemy z tego statku, ci, którzy do tego momentu dożyją. We wszystkich filmach science fiction ludzie podróżują w kosmosie zamknięci w blaszanych puszkach. Otóż my wyobrażamy sobie, że w rzeczywistości ludzkość żyje na zewnętrznej powłoce statku. To nie jest tak. Powiem, że niezdolnie tutaj narysować coś. To jest powierzchnia statku. Część wypełniona jest wodą. I jest taka niezwykła substancja, chyba jedyna we wszechświecie, taka, która w stanie stałym jest lżejsza niż w stanie płynnym. To jest fenomen światowy. Ten fenomen pozwala, jeżeli jest mróz, powierzchnia wody zamarza i chroni to, co jest pod spodem. Życie przechowuje się pod powłoką lodową. Bardzo to sprytnie szef wymyślił, powiedział. A tutaj mam narysowany las i zapominamy, dzisiaj nie będę mówił o tej części, wspomnę o tej części. O tej części lasu, która jest pod ziemią. My często ją lekceważymy, nie widzimy, potem jakiegoś grzyba tutaj uszczkniemy, ale to jest też bardzo dziwne urządzenie. Czy my jesteśmy na powierzchni statku? Nie, ponieważ żyjemy w atmosferze. Atmosfera jest częścią statku. To jest nie metaliczna, nie kamienista, ale to jest część statku. A nad nią jest taka ciekawa warstwa, na wysokości 11 km jest taka warstwa bardzo rozgrzanego powietrza, o temperaturze 40 stopni. No już prawie w kosmosie.
która chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym. I dopiero to jest cały, składa się na cały statek. My, ludzie dawniej nie zwracali uwagi na to, że jest coś takiego jak powietrze, prawda? Jest taka przypowieść z mądrości Sufi. Otóż ryby zebrały się kiedyś i przypłynęły do takiego słynącego z mądrości Suma filozofa. I mówią, czcigodny Sumie, podobno niektórzy mówią, że my żyjemy w jakiejś wodzie. Co to jest ta woda? A Sum odpowiada, woda to jest to, co nas ze wszystkich stron otacza. Parę ryb uwierzyło, ale reszta w nastroju sceptycznym odeszła i nie chciała uwierzyć w to, że to, co ich otacza, to się nazywa woda i jest jakąś substancją. Po prostu w tym żyli. Przy czym ta dziwna substancja jest nie tylko wokół nas, ale też w nas. Żebyśmy się nie rozpłynęli, to ta woda ma strukturę lodu. Ale człowiek składa się w większości z wody. No właśnie, ta woda ma taką strukturę jak lód. Takie, te struktury w niej utrzymują ją w bardziej ścisłej formie, także nie wycieka z nas przy każdym ruchu. I trzymamy ją dodatkowo w torebkach zwanych komórkami. Jakimś cudem lud rosyjski wiedział, że woda z rozpuszczonego lodu zachowuje fragmenty tej siatki krystalicznej do temperatury ciała ludzkiego, dopóki nie podgrzejemy wody z roztopionego lodu do temperatury ciała ludzkiego. I uważali, że ta woda działa leczniczo. Między innymi gruźlicę leczyli taką wodą z roztopionego lodu. Albo wiedzieli, dlaczego to działa leczniczo, a może nie wiedzieli, ale doświadczenie podobno to im podpowiadało. Przykładem naszego szczególnego związku z wodą jest tak zwany odruch delfina. Jeżeli, wiesz, tak, znasz to? Jeżeli człowiek młody, mniej więcej do 20 roku życia, nagle wpadnie do lodowatej wody, to może pod wodą przeleżeć pół godziny, nawet więcej i nie umiera. Dlaczego? Robi to, co robią delfiny, to, co robią kaszaloty. To znaczy następuje przełączenie i cały tlen idzie tylko na odżywianie mózgu. Taki przeskok, przełącznik jakiś. I no po prostu wypadki takie są znane i zadziwiają właśnie wszystkich. Był nawet, czytałem już jako taką wypadek polityczny, pewien Kubańczyk uciekał z Kuby komunistycznej do Hiszpanii i na lotnisku wpakował się do skrzydła samolotu, gdzie jest temperatura taka jak na wysokości 10 km, czyli tam jest, nie wiem, minus 40 czy coś. Kiedy samolot wylądował w Hiszpanii, otworzyły się klapy, on wypadł nieprzytomny, miał odmrożone nogi i ręce, ale żył. Czyli przeleciał przez Atlantyk bez oddychania. To jest właśnie to, że to jest dowód, że my byliśmy kiedyś zwierzętami wodnymi. Nie wiem, ile w tym prawdy. W każdym razie takie zjawisko jesteśmy. Przy czym nie jesteśmy oddzieleni od tego środowiska wodnego czy powietrza, jak nie przemierzając nurek w skafandrze, prawda, który przeszedł po obce sobie środowisko, ale to środowisko nieustannie nas przenika. Nasze ciało nie przypomina zamkniętego pojemnika, jakiejś puszki czy coś takiego. Ma pełno otworów, uszy, usta, nos, nie wspomnę o innych. I w rezultacie nasze ciało przypomina butelkę Kleina. Jest butelką Kleina.
Proszę sobie sprawdzić gdzieś tam na czym to polega. Jest to taka butelka, która nie ma dna, prawda? Ma tylko jedną powierzchnię, mimo że jest butelka. Czyli jest to taka butelka dziurawa na brzuchu. Woda i powietrze wchodzą i wychodzą z naszego ciała. Próba zamknięcia na nie skończyłaby się śmiercią. Ryby mają zmysł zwany linią boczną, który odbiera sygnały przenikające wodę. Byłoby dziwne, gdyby ludzie nie odbierali nie tylko fal dźwiękowych i obrazów kształtujących tysiącami sygnałów naszą świadomość, a co ważniejsze, naszą podświadomość. Na tę naszą przestrzeń duchową składają się domy, pałace, świątynie, posągi, pomniki oraz nazwy ulic. Niedawno toczą się takie boje o ich nazwy. Na przykład nowo wybrany zarząd miasta postanowił pozmieniać nazwy ulic, przywrócić dawne i walczy już z nazwą ulicy imienia księdza Popiełuszki i zmienia nazwę ulicy imienia masona Romaszewskiego na starą nazwę imienia komunisty Duracza. Więc takie mamy nazwy. Masoni jako tajni nie bardzo mogą protestować, podszywają się a to pod uniwersytet, a to pod jakieś inne grupy. Czy ta przestrzeń duchowa jest czymś niewymiernym, czy po prostu nie odkryliśmy sposobu jej mierzenia? Przeczytałem ostatnio z pewnym przyjemnym zdziwieniem, zaskoczeniem książkę Petera Wollebena, Niemczury, które się nazywa Sekretne życie drzew. Kupiłem ją w sklepie takimi szczarami, marami, gdzie są różne książki dziwne. Sprzedawczynię spytałem, czy ona też jest czarownicą. A ona powiedziała, ja tylko troszkę, to mamusia. No więc taki to jest sklep. Nie powstrzymam się też i zacytuję parę nazwisk osób, które przyczyniły się do wydania tej naprawdę cennej książki z pięknymi zdjęciami lasów polskich. Opieka redakcyjna Olga Orzeł-Warkskok, nawet nie potrafię tego wymówić. Maciej Migda, korekta Maria Armata. Takie tam towarzystwo się gromadzi przy wydawnictwie pod nazwą Otwarte. I dowiedziałem się paru rzeczy przede wszystkim o niesamowite historie na temat grzybni, która teraz mówimy o tej podziemnej części lasu, której normalnie nie widzimy. Grzybnia tworzy sieć, przez którą można wymieniać składniki pokarmowe, a nawet informacje, na przykład o nadciągających atakach owadów. Jeżeli sówka, hojnówka zaatakuje jedno drzewo rosnące na skraju lasu, wówczas pani Jadwiga będzie krzyczeć, jeżeli coś zaleje. Wówczas cały las uzbraja się, smaruje swoje igły substancją, której sówka hojnówka nie lubi. Skąd wiedziały drzewa, że jedno zostało zaatakowane? Otóż drzewa zachodzą na siebie korzeniami, zatrzymują się, ale również działa tutaj grzybnia, która, jak twierdzi autor, stanowi dla lasu coś w rodzaju internetu. Ta grzybnia jest niezwykle rozrośnięta. Tutaj zacytuję Przemysława Barszcza, dobrego dziennikarza i świetnego znawcę przyrody, czującego też. Mówi on tak. Całkowita długość cieniutkich nici grzybni, zwanych strzępkami, zmierzona w warstwie gleby o powierzchni 1 metra kwadratowego, osiąga długość 8000 km na 1 metrze kwadratowym. Trudno określić, gdzie kończy się jeden grzyb, a zaczyna drugi, gdyż strzępki łączą się i przenikają. Ta niesamowita sieć nieustannie się rozwija i doskonali tuż pod naszymi stopami. W dzisiejszym świecie największą władzę zapewniają dostęp do informacji i możliwość błyskawicznego ich przekazywania. Podczas gdy ludzie
Od niedawna rozszerzają zasięg sieci internetu. Rośliny miliony lat temu podłączyły się do globalnej super sieci grzybni i opanowały świat. Dopiero raczkujące badania naukowe wskazują, że daje to roślinom niezwykłą, nieprawdopodobną wprost możliwość komunikowania się. Dalej o lesie, to już ten Wolleben, Niemczura mówi. Jeżeli pojawia się silne pragnienie, czyli brak wody, drzewa zaczynają krzyczeć. Ale nie macie szans ich usłyszeć, bo wszystko rozgrywa się w świecie ultradźwięków. Nagrywają je badacze ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Badania Lasu, Śniegu i Krajobrazu. Fajny instytut. Wiadomo też, że w szczytowym okresie wymierania lasów kwitną często właśnie te okazy, które są w najbardziej opłakanym stanie. Prawdopodobnie chcą jeszcze raz szybko się rozmnożyć, zanim śmierć zagrozi ich całkowitym unicestwieniem razem ze spuścizną genetyczną. I tutaj coś, co słyszałem kiedyś, nie mówię, że to prawda, nieprawda, słyszałem, jest taki pogląd, że w dawnych czasach kobiety nigdy nie odmawiały żołnierzom idącym na wojnę. Nie wiem, czy to prawda, ale byłoby to też ratowanie genów. Nie dziwimy się, że w lesie wszystkie drzewa są równej wysokości. Wolleben pisze, że drzewa, w każdym razie tego samego gatunku, pomagają sobie wzajemnie. Widać, wspólnymi siłami da się optymalnie rozdzielić składniki pokarmowe i wodę między wszystkimi zainteresowanymi. Także każde drzewo może osiągnąć maksimum swoich możliwości. Czyli przekazują sobie nie tylko informacje właśnie o ataku szkodników, ale również przekazują sobie składniki pokarmowe, korzeniami swoimi wymieniają. No tutaj mamy inny przykład z życia żyraf. Żyrafy obgryzają, jak wiadomo, akacje rosnące na sawannie i akacje tego nie lubią. Bronią się, wydzielając gaz, o dziwo, broń gazową stosują, przez co liście nabierają wstrętnego dla żyraf smaku i muszą odejść, ale nie odchodzą do następnego drzewa. Dlaczego? Ponieważ ten obłok gazu dociera do sąsiednich drzew i one też zaczynają wydzielać tę nieprzyjemną substancję. Czyli żyrafa, jak obgryzie jedno drzewo, to musi przejść kilkanaście metrów do drzewa, które jeszcze nie otrzymało informacji i tam się dopasa, to karmi. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie wspomnieć niezwykłej postaci rosyjskiego księcia anarchisty. Człowieka dobrego z kościami, którego autobiografię czytałem kiedyś w późnym dzieciństwie. Otóż książę Kropotkin wiódł spór z wizją darwinowskiego świata bezlitosnej walki o byt. On wskazywał przykłady wzajemnej pomocy i pomagania sobie w świecie, o roślinach on nie mówił, w świecie zwierząt, na tym się lepiej zna. Potem, z chwilą, kiedy już znalazłem tę teorię, co już znajdowałem w swoich lekturach, przykłady na to jego widzenie świata. Na przykład w wydawnictwie Iskry, gdzie pracowałem, wychodziła taka seria dookoła świata. Było tam masa ciekawych rzeczy. Między innymi pewien myśliwy, który jednak w Afryce nie zabijał zwierząt, a zamykał je w klatkach i sprzedawał do ogrodów zoologicznych. Miał jedną rękę, bo drugą mu Lampard odgryzł. I w związku z tym twierdził, że najgroźniejsze są Lamparty. Nie lwy, nie inne jakieś zwierzaki, tylko Lamparty. Chyba dlatego tak mówił, że nie znał hipopotamów. Dzisiaj statystyka wskazuje, że najwięcej ludzi zabijają hipopotamy. Proszę sobie wyobrazić.
Otóż on widział, obserwował, jak stado słoni karmiło swojego brata bez trąby. Trąba łatwo ulega zakażeniom, daje się gangrena i to jest jedna z przyczyn śmierci czy choroby słoni. I ten miał już zaleczoną trąbę, więc musiało to trwać kilka lat. I słonie, jak przychodziły na żerowisko, to najpierw karmiły jego, bo inaczej słoń mordą nie sięgnie do ziemi przecież. Najpierw karmiły jego, a potem dopiero same przystępowały do jedzenia. Delfiny. Znane przykłady ratowania ludzi. Delfiny prawdopodobnie mają ten odruch w stosunku do swoich braci delfinów, że jak któryś traci przytomność, to wynoszą go na grzbietach na powierzchnię, żeby, jak dojdzie do siebie, żeby mógł odetchnąć w powietrze. I to samo się zdarza, jeżeli tonącego człowieka delfiny napotkają, to go też tak jak delfina wynoszą nad wodę. Więc no, jest dziwne zjawisko, prawda? Zwierzęta, które wychowują porzucone ludzkie dzieci. To była historia z Indii, gdzie indziej znane były takie historie dzieci podchowanych przez właśnie drapieżników. Ciekawe właśnie to powiedziałem. To robią tylko drapieżniki. Krowy nigdy nie wychowały porzuconego dziecka. Zawsze robią to wilki. W Rosji była taka historia po obaleniu socjalizmu, kiedy liberalizm zrujnował całkowicie gospodarkę kraju i rozwiązano instytuty naukowe. Masa ludzi po prostu błąkała się bez pracy. Zaciekawił mi przypadek takiego doktora z Instytutu Naukowego, który wpadł w alkoholizm z rozpaczy, ale wyratował się w ten sposób. Postanowił z tym zerwać z nałogiem i zaczął wygłaszać odczyty, jak być szczęśliwym. I jadąc na tych odczytach, bez grosza przy duszy, doszedł do wystarczających pieniędzy. Otóż zwierzęta właśnie potrafią to robić i robią to tylko drapieżniki. Wielki filozof Platon proponował natomiast, żeby niechciane dzieci wynosić w krzaki, gdzie dzikie zwierzęta już się nimi zajmą. Mózg to miał ten filozof ponadprzeciętny, ale serce lepsze mają wilki, jak widać. Widzimy, że ten spór Kropotkina z Darwinem ma dość stare korzenie w starożytności. Można powiedzieć tak, Wolleben pisze, las widocznie nie ma żadnego interesu w pozbywaniu się swoich słabszych członków. Drzewa wzajemnie wyrównują swoje słabe i mocne strony. Stąd wniosek taki, że w świecie drzew, a pewnie i innych roślin, panuje socjalizm. W świecie zwierzaków raczej liberalizm. Jest to przy tym przekazywaniu sobie nie tylko informacji, ale pokarmu, można różne rzeczy przekazywać. Profesor Waleria Hryniewicz w książce Ramusa na niebie i ziemi mówi o... jest doktor Grabowski, prosimy. Pisze tam tak. Dalsze badania wykazały, że rozprzestrzenianie się odpornych bakterii może następować nie tylko przez podziały, czyli przez przekazywanie cech potomstwa. W tej chwili najpowszechniejsze i najbardziej niebezpieczne jest horyzontalne przekazywanie genów odporności na antybiotyki pomiędzy komórkami przez tak zwane ruchome elementy genetyczne. Nie będę wymieniał ich nazw paskudnych. Dochodzi do tego, że przekazywanie oporności nie tylko w obrębie tego samego gatunku, ale także
szerzej, do kuzynów, przyjaciół, znajomych i dalej, a więc do odległych filogenetycznie gatunków. Czyli to jest to, że jest coraz więcej bakterii chorobotwórczych, które uodporniły się na leki, na antybiotyki i tak dalej, przekazując sobie po prostu odporność. Nie przez zjadanie, nie przez jakiś związek genetyczny. Po prostu. Nie wiem, jak takie dwie bakterie się spotykają, jedna drugiej mówi. Przepraszam. Prezydent się zgubił przez chwilę w papierach. Otóż jest jeszcze takie zjawisko, że wynalazki chodzą stadami, jak to się mówi. Tam w czasach socjalizmu śmialiśmy się z tego, że wszystko wynaleźli Rosjanie, prawda? Że to jest propaganda. Otóż bardzo możliwe, że to jest po prostu prawda, ponieważ prawie w każdym wypadku takie ważniejsze wynalazki pojawiały się w kilku miejscach w odstępie niewielu dni. Ian Morris na przykład, autor książki Dlaczego rasa biała rządzi światem, na razie dodaje w tytule. I on nieprzekonywująco wyjaśnia przyczyny podobnych zjawisk. W przypadku wynalazków pisze, że jest to logiczny wynik pracy myślicieli zadających sobie te same pytania i stosujących te same metody. No dobrze, panie Morris, ale dlaczego nagle zadają sobie te same pytania i stosują te same metody? Dlaczego 9 różnych ludzi pretenduje do wynalezienia teleskopu? Morris pisze, wybitni ludzie i nieudolni idioci są wytworami swoich czasów. No to jest cenne stwierdzenie, bo widzimy tych nieudolnych idiotów na każdym kroku, prawda, we władzach choćby europejskich. Prawda? Porównajmy ich z chińskimi twórcami chińskiej polityki. Morris mówi, może zatem powinniśmy postawić tezę, że o kształcie historii nie decydują konkretne jednostki, ale raczej swoisty duch epoki, który czasem tworzy atmosferę sprzyjającą wybitności, a czasem rodzi kulturę nieudolności. No to znamy to dobrze. To dobre określenie na to, co mamy dziś w Polsce. Porównajmy polskich myślicieli, autorów z wieku XIX i to, co się dzieje dzisiaj, prawda? W Europie w ogóle nie mamy, nie wiem, czy wybitnych uczonych też dawno nie ma, wstrząsającego jakiegoś odkrycia. Muzycy jeszcze tylko potrafią odtwarzać wielką muzykę stworzoną przez mistrzów w poprzednich wiekach. Więc Morris tutaj mówi coś, co Sheldrake'a pewnie nie zna, bo on uchodził za takiego wyklętego, pozanaukowego jakiegoś szaleńca. Dobre, czym się różni duch epoki, jak nazywa to Morris, od pola morficznego? To Sheldrake'a określenie. On prowadził doświadczenia ze szczurami czy z królikami, nie wiem. I doszedł do... Po prostu wyniki miał takie. Jeżeli jeden szczur przeszedł labirynt, to wszystkie inne znajdujące się w laboratorium, które szybciej pokonywały ten labirynt. Nie
badano, nie było żadnych sygnałów, przed tym się zabezpieczył. Po prostu na tej podstawie upuł termin pola morficznego albo morfogenetycznego. Że te zwierzęta porozumiewają się w jakiś sposób, którego nie potrafimy zbadać. Po prostu nie mamy odpowiedniej maszynki, urządzenia, żeby zbadać, jak one sobie przekazują informacje. Ale... Mamy. Sporo tego jest. No, dobrze. Zobaczymy. Ja się tutaj zajmowałem 10 lat, tak się mówi on, że ta sama myśl krąży w wielu mózgach. Każdy wiek dostaje potrzebną mu myśl. Nieco przeczą temu przedwczesne wynalazki, na które nie było zapotrzebowania, jak starożytna machina parowa, helikopter i inne maszyny Leonardo da Vinci, rakiety w ZSRR w latach 20., których konstruktorzy zostali skarceni za odwracanie uwagi od wykonywania pięciolatek i w chłodniejszy klimat trochę przesiedlenia. To jest ta właśnie jakaś możliwość współdziałania i to, że wynalazki powstają stadem. Jest nawet prawo takiego Roberta Mertona, licznych praw. Jego prawo mówi, że żadne odkrycie nie zostało nazwane imieniem swojego prawdziwego odkrywcy. I to jest prawo Roberta Mertona, które też zostało 25 lat wcześniej przez kogo innego sformułowane. Teraz teoria Sheldrake'a nie jest łączona z innym zagadkowym zjawiskiem, nazwanym od nazwiska efektem Flynna. Larry Flynn on się nazywa. Odkrył on, że kiedy zaczęto wykonywać testy na iloraz inteligencji, ich przeciętne wyniki w Stanach Zjednoczonych podnoszą się o około 3 punktów na dziesięciolecie. Musimy wiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych niezwykle jest rozwinięta socjografia. Wszelkiego rodzaju badania, które obejmują grupy ludzi, na przykład przez 30 lat ta sama klasa szkolna jest badana, potem losy ich w życiu. I to jest socjografia. Nie zapisuje, co jest, natomiast niekoniecznie wyciąga z tego wnioski. Od tego jest socjologia, która jest dość szaloną nauką. Natomiast to, co oni, społeczeństwo amerykańskie, można powiedzieć, że chodzi tak jak nie wiem, z jakimś aparatem leczniczym podłączonym, ma we wszystkie miejsca termometry i jakieś wskaźniki. I to mają bardzo dobre. Teraz Morris wysuwa przypuszczenie, że taka poprawa jest to skutek ćwiczenia się w analitycznych sposobach myślenia. Dobrze by było sprawdzić, czy te wyniki poprawiają się również u Eskimosów, za przeproszeniem, bo dzisiaj trzeba mówić Inuici. Inuici to w ich języku po prostu człowiek, ludzie. Tak czy nie, czy te coraz lepsze teksty idą wbrew przypuszczeniu, że jesteśmy coraz głupsi. W każdym razie w cywilizacji zachodniej. Wystarczy popatrzeć na polityków, powiedzmy, angielskich, amerykańskich, jakiś ten Pompeo, co tutaj przyjeżdża, czy coś. No, przed wojną w Polsce wójtem by nie został. I teraz jedna rzecz. Jeżeli istnieje takie pole morficzne czy morfogenetyczne, już są jakieś dwie uczelnie, podobno już wykładają teorię Sheldrake'a. Inni odsądzają go od czci i wiary. Natomiast wyjaśniałoby to wiele ciekawych rzeczy. Otóż jeżeli
takie pole istnieje, to by znaczyło, że przekazuje ono skutki ludzkich działań, tak jak woda, ocean przekazuje na przykład głosy wielorybów. Ja kiedyś się tym bardzo pasjonowałem, mam płytę nagraną z głosami wielorybów, które w wodzie przekazują sobie informacje na olbrzymie odległości, no bo to są olbrzymie i się też wyszukują się, prawda, z pewnym problemem. Otóż istnieje w wodzie, to jest ocean, istnieje taki kanał. Tu jest woda cieplejsza, tu jest zimniejsza i głos rozchodzi się w ten sposób, że tym kanałem posuwa się i nie ulega osłabieniu. Więc na przykład robiono takie badania z wybuchami u wybrzeży Australii, które były odbierane w Afryce Południowej. Czyli to lata. Była taka też legenda, to już zajmowałem się tym trochę w latach 70., początek 80. Twierdzono, niektórzy twierdzili, że te dziwne odgłosy, które się datuje na tych hydrofonach, to mogą być odgłosy wybuchów z II wojny światowej, które tak krążą, odbijają się od Afryki do Australii, od Ameryki w każdym razie takie dźwięki są. Byłoby dziwne, gdyby w tym naszym świecie powietrza nie było takich form przekazywania sobie informacji nieświadomie. Zostawialibyśmy ślady po sobie. Jeżeli takie pole morficzne czy morfogenetyczne istnieje, to znaczyłoby, że wszystkie nasze uczynki, dobre i złe, zostawiałyby w nim swój ślad. Czy nie zawsze, czy na zawsze, czy stopniowo zanikające, jak jakieś kręgi rozchodzące się na wodzie. To dlatego mówimy, że grzeszymy myślą, mową i uczynkiem. Bo wtedy te ślady zostają. Każde przekleństwo, ale i zła myśl na temat innego człowieka gdzieś krąży. Wystarczy, że rano wyjdziemy i kogoś rozłościmy czy obwolniemy i on cały dzień ma zafajdany i innym zatruwa też życie, prawda? To krąży, wszystko w jakiś sposób krąży. Tysiące studentów rozwiązują te teksty, o których mówi Flynn, torując drogę następnym pokoleniom. Każdy potrafi uwierzyć, jeżeli zobaczy. Mieliśmy takiego Tomasza Apostoła, prawda? Musiał zobaczyć, żeby uwierzyć. Ale czasem trzeba uwierzyć, żeby zobaczyć. Jeżeli znajdziemy teorię, pomysł jakiś, to wtedy rzeczy nam się układają w określone kawałki. W przeciwnym razie mamy do czynienia tylko z chaosem poszczególnych części. Tak jak kiedyś mówiłem o człowieku neandertalskim i mieliśmy bardzo dużo informacji i spotkań bezpośrednich z człowiekiem neandertalskim, ale to nie układało się w teorię. W związku z tym każdy widział jakiegoś dziwaka, wariata, może anatomiczny, prawda, i błąd. Więc sztuka polega na tym, żeby stworzyć jakąś teorię, która to jest tak jak z łączeniem, takie są zagadki, gdzie są cyferki, kółka po prostu na kartce i trzeba w odpowiedniej kolejności je połączyć. I wtedy wyłania się obraz, jakiś rysunek. Na tym polega teoria porządkująca świat, nasze widzenie świata.
z chwilą, kiedy poznamy tę teorię Sheldrake'a, ona również zaczyna nam jakby wyjaśniać wiele, wiele spraw. Czy działa tylko w obrębie jednego gatunku? No właśnie już wspomniałem o tym, że nie tylko, bo jeżeli wilki potrafią wychować ludzkie dziecko, jeżeli psy potrafią wychować stado zdziczałych psów. Zacząłem opowiadać o okresie upadku Rosji, prawda? Wtedy w tej biedzie były takie wypadki tych dzieci bezpryzornych, jak to się u nich nazywa, niczyich, błąkających się po świecie. I był taki wypadek, że stado psów ściczałych przygarnęło jakiegoś chłopca i go przez parę lat hodowało, można powiedzieć, karmiło i tak dalej. Kiedy był jeszcze bezradny. No, nawet to gdzieś tam potem sfilmowano, pokazano, jak on idzie zaprzyjaźniony z tymi psami, którego inni ludzie się bali. One były groźne, zdziczałe takie psy. Otóż nie tylko w obrębie gatunku. Ojciec Badeni mówił, że zwierzęta wyczuwają świętość. Ciekawe. Ze świętego psy nie gryzą. No tak, mamy przykład świętego Franciszka i jego wilka, prawda? Którym się zaprzyjaźnił. Zresztą nie trzeba być świętym. Niejaki Jason Badridze, Gruzin, gruziński przyrodnik, postanowił badać obyczaje wilków w ich naturalnym środowisku. I oswajał je ze sobą. Stopniowo podchodził coraz bliżej, coraz więcej czasu z nimi spędzał i krok po kroku zdobywał zaufanie watahy. Wreszcie został przez nią zaakceptowany i wyznaczono mu stosowne miejsce, ponieważ wataha jest świetnie zorganizowanym takim zespołem. Jest ten wilk basior, jest badera samica, która w czasach pokoju, kiedy nie chodzi o walkę i polowanie, to większość decyzji podejmuje, tak samo jak u ludzi. I jest nawet, o dziwo, taki wilk na dworze, bo to ma trochę strukturę dworu, powiedzmy, królewskiego. Jest taki wilk, który odgrywa rolę błazna. Wyobraźcie sobie. Nie jest to najważniejszy wilk, ale on potrafi, kiedy dochodzi do jakichś bujek, wilki się gryzą, on zaczyna wyczyniać jakieś sztuki, przewraca się, robi koziołki, kładzie się na plecach i rozśmiesza po prostu, rozśmiesza wilki. No tak to trzeba powiedzieć, bo jak inaczej to nazwać. Otóż ten Bagridze Gruzin nauczył ich. Musiał nauczyć się odbierać ich sposób porozumiewania się bez słów, ponieważ w końcu wzięły go na polowanie. I powiedział tak, wystarczy spojrzenie prosto w oczy. W trakcie polowania wilk spojrzał mi w oczy, a ja sam nie wiem jak, biegłem w odpowiednim kierunku i robiłem to, co trzeba. Był jednym z tych goniących, prawda, ofiar. Bagridze, nie znając eksperymentu Sheldrake'a, doszedł do identycznych wyników. Poddany doświadczeniom, bo później robił doświadczenia z wilkami w klatce, w ogrodzie zoologicznym, poddany doświadczeniom wilk potrzebował 20 prób, żeby nauczyć się zdobywać nagrodę w określony sposób. Ale nowy wilk, poddany tej samej próbie, w obecności doświadczonego, zaliczał ją 4-krotnie szybciej. Czyli ten w jakiś sposób przekazywał mu informacje, jak to robić. Ultradźwiękowe i infradźwiękowe rejestratory nie wykazały nawet śladu komunikacji. Czyli Roman wyszedł. Ale wróci. Moje herezje go poruszyły. Nie słyszę. Rosyjski badacz z połowy ubiegłego wieku, Borys Porszniew, którego jestem po trosze prorokiem, bo nikt się nim nie zajmuje,
Po otrzymaniu nagrody państwowej z historii przerzucił się na antropologię, dzięki czemu nie był skrępowany tym, co wkładają do głowy nauczyciele, i miał kilka genialnych spostrzeżeń. Jedno dotyczy pewnej czułości między człowiekiem a niedźwiedziem. Niedźwiedziem jaskiniowym, nie byle jakim. To przykładem tego wszechobecne misie pluszowe. Dlaczego nie robimy pluszowych świnek morskich, tylko niedźwiedzie. Obecność w nazwach miast, te wszystkie, które na Beru się zaczynają, prawda? I w herbach. No tu znajduje się kości ludzkie i kości niedźwiedzia jaskiniowego w tych samych miejscach, w jaskiniach jakichś. Dało to początek teorii, że człowiek polował na niedźwiedzia jaskiniowego, takim zaostrzonym patykiem, podchodził do bydlaka, który miał, nie wiem, 3 metry chyba, więcej nawet niż 2, tak. Były różnice między samcem i samicą. I że on tym patykiem go pół, prawda, nie wiadomo po co. Przecież mógł sobie... W każdym razie taka jest... Sam widziałem wiele rysunków takich człowieka pierwotnego, polującego na niedźwiedzie jaskiniowej. Otóż profesor Poczniew ma inne wyjaśnienie, takie, które mi odpowiada. Kohabitacja i komensalizm. Kohabitacja to współmieszkanie, komensalizm to wspólne odżywianie się. Otóż człowiek doświadczeń ze spotkań z człowiekiem neandertalskim w Azji, częstymi w Europie już od kilkuset lat, rzadkimi bardzo. Właśnie człowiek potrafił podchodzić do zwierząt i w jakiś sposób rozładowywać ich agresję. Otóż człowiek przyzwyczaił niedźwiedzia do swojej obecności, zamieszkał kątem w jego jaskini i dojadał po nim resztki. Mieszkanie w jaskini wspaniałe. Ciepło, niedźwiedź swoim smrodem odstrasza wszystkie inne jakieś stworzenia czy coś. Bezpiecznie, prawda, jest mieć kolegę niedźwiedzia jaskiniowego. I, a co człowiek jadł? Przecież nie wyrywał mu przed mordy jakichś tam kawałów mięsa czy czegoś. Człowiek miał tę wyższość nad zwierzętami, że rozbijał kości. Kamieniem potrafił rozłupać kości i dobrać się do szpiku, który jest niezwykle energetyczny i wspaniale odżywia mózg. Niedźwiedź, najlepszym gryzaczem kości to jest hiena, która u wszystkich zwierząt ma stwierdzony największy nacisk na tam, centymetr kwadratowy, ale i ona nie wszystkie kości potrafi rozłupać. Człowiek potrafił i to była jego siła. I co? Walił kamieniem w kość i od tego była nauka posługiwania się narzędziem kamiennym. No i oczywiście to było. To jest fajne wyjaśnienie, że znajdowano szczątki człowieka i niedźwiedzia jaskiniowego razem. Inna ciekawa obserwacja profesora Poczniewa mówi, że duże zwierzęta Starego Świata łatwiej dają się trasować niż ich odpowiedniki w obu Amerykach. Wyjaśnia to w ten sposób, że dłużej się znamy. To człowiek później, dużo później przyszedł do Ameryki, przywędrował, a w Europie jakoś się oswajaliśmy z tymi zwierzętami wcześniej. Dlatego lwy, proszę bardzo, ale jaguara trudno zobaczyć w cyrku tresowanego czy coś takiego. Człowiek tam był kiedy, tam mówi się. Mówiło się najpierw o 10 tysiącach lat, ale potem znaleziono wcześniej tą cywilizację tych liściastych ostrz, jeżeli ktoś to zna, pięknie obrobione, ostrza, strzał i dzid, które właściwie nic nie wiemy o tym, kto się nimi posługiwał. Wiadomo,
że lubił się dobrze odżywiać, ponieważ wytępiono 5 gatunków olbrzymich zwierząt w Ameryce Północnej, które widocznie nie bały się człowieka, nie miały niebezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie bobra wielkości niedźwiedzia. Był taką. Był lew dużo większy od lwa afrykańskiego. Leniwce, które nie właziły na drzewa, bo były tak wielkie, że tylko siedziały i przyciągały sobie gałęzie. Prawda? Prezydent Jefferson chyba był takim amatorem, archeologiem, i on wierzył, że te zwierzęta jeszcze żyją w Stanach Zjednoczonych. Odbył nawet taką wyprawę kiedyś do podgórza gór skalistych, żeby znajdował w jaskiniach ich te gnaty i myślał, że to zwierzęta jeszcze żyjące. Otóż jest te ślady tych więzi między zwierzętami tego samego gatunku, między zwierzętami różnych gatunków i między, no w tym wypadku człowiek występuje jako zwierzę, prawda? Również ma te swoje takie więzi. Znają Państwo powiedzenie, prawda, tych konnych wyścigowców, że mają serce jeźdźca za przeszkodę. Znaczy jeździec, który jedzie, zbliża się do przeszkody, musi sobie wyobrazić, wyczuć, że on to już przeskoczył. I koń wtedy lepiej skacze. Czyli to jeźdźcy wymyślili, prawda, że to zgranie jest niezwykle potrzebne. Człowiek jest wówczas zgrany ze zwierzakiem. Są ludzie, którzy zajmują się różnymi badaniami, twierdzą, że jajka podczas gotowania krzyczą. No, tak jak las krzyczy z powodu suszy, to rzekomo jajka w czasie gotowania krzyczą. Ja w to nie wierzę, bo za bardzo lubię jajki. Zresztą, jak humanitarnie zabić jajko przed gotowaniem? Nie. Ktoś z radzieckich jeszcze uczonych, czytałem o tym z 50 lat temu, eksperymentował z roślinami doniczkowymi, tak? Które były świadkami jakichś gwałtownych czynów, zabójstw na przykład, czy coś takiego. Albo przypalane były papierosy. No tak. I zakładał im te wykrywacze kłamstwa, prawda, zakładał roślinom i twierdził, że o co mu chodziło. Kiedy wprowadzono do sali z tymi doniczkami, to podobno na widok tego mordercy, którego był świadkiem tej rośliny, na widok tego mordercy gwałtownie reagowały jakoś liściem, czy coś takiego. Stworzyłoby to kategorię niemych świadków, nowych, prawda, w sądownictwie. Gdzieś, nie wiem, przepadło, nie wiem, próbowano to, może było tak, że tu nie ma stuprocentowej pewności w takich wypadkach. 7 roślin się odezwie, a jedna nie, prawda, że nie zależało na tym procesie. Słucham? Kirillian, fotografia kirillianowska. A tak, to znaczy... Tak. Jeżeli pole morficzne, hipotetyczne na razie, bo nie mamy przyrządu do jego pomiary, gdzie jest on? Łączy różne gatunki, to mielibyśmy wyjaśnienie też słynnych koni eberswaldzkich. To widzę, że Państwo też pewno wiedzą, tak? Nie? 50 lat temu wszyscy wiedzieli, bo to były znane historie, które krążyły, były opisane w prasie. Był taki hodowca koni, który twierdził, że jego konie potrafią liczyć. Występował w tym cyrku, zbierał pieniądze. Rzecz polegała na tym, jak się okazało, musiał on być obecny przy tym, kiedy koń dokonywał tego obliczenia. Po prostu tabliczkę mnożenia, zadawano koniowi pytanie, on stukał kopytem tyle razy, ile trzeba.
ale kiedy właściciela wyprowadzono do innego pomieszczenia, to koń się mylił albo nie przestawał stukać. Okazało się, że on odbierał informacje od tego swojego pana, właściciela, że już ma przerwać stukanie. Jak to? No, telepatia ludzko-zwierzęca. Zresztą tutaj każdy z Państwa pewnie odczuł, to jest takie dziwne wrażenie, jak się w lecie wchodzi do lasu na wycieczce, las rozświergotany, ptaki krzyczą, wchodzi człowiek i las milknie. Proszę zwrócić na to uwagę. Ktoś nowy się pojawił i las jako całość tutaj reaguje, milknie i podejrzewa, co ten facet, czy będzie tutaj coś rozrabiał, zjadał liście albo zwierzęta. No i teraz to najważniejszy wniosek. Pole morficzne rzuca nowe światło na odkupieńczą misję Chrystusa, który, żeby wskazać ludziom drogę wyjścia z labiryntu ziemskiego, musiał pierwszy ją przejść i znaleźć wyjście na drugą stronę. Dlatego nie mają racji na pewno monofizyci, którzy twierdzą, że Chrystus miał tylko jedną naturę, prawda, boską, a ta ludzkie jego życie było pozorem, czy coś takiego. Mimo że lubię niektórych tych, ten syryjski kościół, to z monofizytyzmem nie sposób się zgodzić. Chrystus musiał być prawdziwym Bogiem, żeby przejść, przebić się do naszego świata i potem wyjść z niego. I musiał być prawdziwym człowiekiem, żeby jego doświadczenie mogło być przekazane ludziom w sumie wszystkim, bo jest przekazywane, prawda, przez innych. Stale jest to przekazywane. Jest to, Sheldrake mówi, jeżeli uczymy szczury czy króliki nowej sztuki, zwierzęta będące ich potomkami, urodzonymi nawet w innym miejscu na świecie, powinny przyswoić ją szybciej, ponieważ umiejętność tę opanowali ich przodkowie. Czyli ta ofiara Chrystusa i umiejętność wyjścia, znalezienia wyjścia z labiryntu przekazana została ludziom. No i właśnie, jeżeli w takim polu morficznym zostają utrwalone nie tylko nasze czyny, ale słowa i myśli. Idziemy przez świat i każdym słowem, życzliwym uśmiechem, nie mówiąc o podaniu pomocnej dłoni, rozjaśniamy świat. I na odwrót idzie jakieś bydle i wszystkich ciągnie za sobą taki ciąg złości, brudu. Kardynał Robert Sarah, bardzo ważny kardynał, powiedział, kiedy człowiek przekazuje jakieś dobro, wychodzi ono z jego serca jak źródło wody, które rozlewa się wokół. Dobro wzrasta w miarę, jak jest dawane. A contrario słabnie, gdy nie chcemy się nim dzielić. Tyle kardynał Sarah, wspaniały zresztą, polecam, niektóre jego książek, 3 są chyba dostępne w Polsce. Bóg jest wszechmocny, to prawda, ale ograniczył swoją wszechmoc, dając nam wolną wolę, zapraszając nas do współgospodarzenia świata. Tak należy rozumieć słowa. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Rzecz w tym, że są dwie przeciwstawne koncepcje tego, co należy zrobić ze światem. Karol Wojtyła, wtedy jeszcze kardynał, powiedział w roku 1976. Stoimy dzisiaj w obliczu największego w historii konfliktu, ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a antyewangelią. Tak, jedni budują rzeczy widzialne i niewidzialne. Pięknym symbolem jest tutaj katedra hiszpańska Sagrada Familia. Prawda? Ja kiedyś nawet miałem taki pomysł, mówię, zrobimy tutaj jakąś służbę Polsce
i pojedziemy do Hiszpanii, pomożemy budować, dokończyć budowę katedry. I wytłumaczono mi, nie, ona nie ma być skończona. Może jak Pan Jezus przyjdzie po raz drugi, to położy ostatnią cegłę. To katedra ma być cały czas w budowie. I to jest symbol naszego współuczestnictwa w budowie świata, w obsłudze świata, prawda? Katedra zawsze w budowie, to jest ten symbol. Drugi symbol, to już mój, prawda, że Pan Bóg potrafi budować piękne katedry z krzywych cegieł. To tylko takie ma do użytku. Ci drudzy, przeciwnicy budowania, nie chcą budować. Oni niszczą rodzinę, naród, przede wszystkim Kościół. To nieszczęśnicy, którzy nie wiedzą, że pracują dla obozu, dla wojska z góry skazanego na klęskę. Że liczą na to, że zapewnią sobie lepsze posady w piekle. Nie wiem, jak to tam jest. Ale ta różnica między budową, a zniszczeniem, psuciem jest bardzo znamienna. Pan Jezus powiedział kiedyś, kto nie jest z nami, ten jest przeciw nam. Ale kto nie jest ze mną. Ze mną, no tak, tak. Kto nie jest przeciw wam, jest z wami. Ale te oba powiedzenia znaczą dokładnie to samo, że są tylko dwa obozy. Nie ma nic pośrodku. Nawet jeżeli chodzisz, rozglądasz się głupio dookoła, to jesteś, nie jesteś w obozie Chrystusa, to znaczy, że jesteś w tym drugim. Tyle. To myślę teologiczną prawdę, tak? Dziękuję.